Nigdy nie odkładaj zmywania na potem. Nigdy nie odkładaj, Daria, zmywania na potem. Bo cię to zmywanie zje. Jeju, jak ja bym się chciała zamienić z kimś na jeden dzień, żeby przejął moje obowiązki, robienie obiadów, pranie, sprzątanie, wywracanie brudnych skarpet całej rodziny. Przecież ja wiem, z kim mogę się zamienić. Słuchajcie, naszła mnie właśnie jedna myśl. Chyba mnie zmywanie po prostu oświeciło. Okej, sama sobie zostawiłam to zmywanie i opcja jest taka, że albo kupię zmywarkę, albo będę zmywać na bieżąco, bo po prostu to rośnie w kosmicznym tempie, to rośnie szybciej niż nie wiem co dosłownie, ale gdybym tak zamieniła się z Oliwką, słuchajcie, Oliwia teraz ze Stasiem i z Dawidem pojechali sobie do Carrefoura, żeby kupić sobie coś tam za własne kieszonkowe oszczędności. I z tego co wiem, Oliwia kupiła sobie jakiś Polly Pocket, Stasiu jakieś nerfy, pistolety, karabiny, nie wiem o co chodzi, ale koniec tego dobrego. Jak tylko Oliwia przyjedzie do domu, to ja jej oświadczam, że dzisiaj następuje w domu zamiana ról, mama, córka i Oliwia przejmuje resztę moich obowiązków. No a trochę ich jeszcze na dzisiaj zostało. Dajcie znać, co sądzicie o moim pomyśle. Oliwce na pewno się nie spodoba, no ale mi za to podoba się bardzo. W pokoju Oliwki, Robloxik, konsola, kanapki bez skórek. No bo wiecie, Oliwka ma aparat na zęby, no to jeżeli ja przejmę jej rolę, no to mi też będzie musiała robić kanapkę. Taką pokrojoną. Czekamy na nią i zobaczymy, co powie. Nie będę aż taka wredna. Ja powycieram tutaj część, ale oczywiście część zmywania zostawię dla Oliwki. No i ojoj, obiad. Obiad trzeba jakiś ogarnąć, więc nie wiem, ona pojedzie z Dawidem na zakupy, może wybierze coś na obiad. No, no jak tak, to tak, no jak się wymieniamy, to ma być porówno i bo ona przejmuje obowiązki, a obiad jest na głowie, przecież dobrze mówię, prawda? Ale się Oliwka zdziwi, tylko wiecie co, bo ona ma tam lekki bałagan w pokoju i teraz jest opcja taka, że jakby ona go ogarnęła przed tym, jak wiecie, jak się zamienimy tymi rolami, to ja już totalnie nie miałabym nic do roboty, tylko mogłabym sobie grać w gry i chillować. Chyba, że jak zmyję moją część, bo powiedziałam, że nie będę aż taka wredna, to ja tam szybko ogarnę i w sumie też będę miała chill. A Oliwia ma do zrobienia pranie, obiad, kolację i bardzo dużo jeszcze rzeczy, więc ciekawe, jak zmontuje za mnie filmik. Słuchajcie, stało się coś dziwnego i do końca nie wiem, czy to nie pokrzyżuje mi planów, dlatego że oni wracają i Dawid właśnie do mnie zadzwonił, że są już blisko i mam wychodzić, bo mam gdzieś z nimi jechać. No a gdzie ta zamiana obowiązków? Ja mam naprawdę jeszcze bardzo dużo rzeczy i nawet tutaj nie zdążyłam ogarnąć, tak wiecie, chociaż trochę, żeby było jakoś miało to ręce i nogi, ale pewnie jak ja każę Oliwce potem sprzątać cały dom, robić pranie, odkurzać i tak dalej, no to ona mi powie, no to ty ogarnij w pokoju swoim, tak, bo ja będę niby ją potem, ale na przykład widzę tutaj kosze ze skarpetkami na parapecie, więc ja zawsze to robię. To Oliwka będzie miała dzisiaj segregację skarpetek i dobra, no to ja idę się ogarnąć, wychodzę do nich i zobaczę, co wymyślili. Zostawiam piękny bałagan w łazience, ale nie moje rzeczy, żeby nie było. Ej, zaraz, przecież jak to są Oliwki rzeczy, to ja będę musiała to posprzątać. Zmiana planów, zostawię swoje rzeczy. Jestem tylko bardzo ciekawa, jaki pomysł wpadł im do głowy i po co mam z nimi jechać i gdzie mam jechać. Przecież tutaj trzeba zadanie wykonać. Challenge, zamiany ról, a nie jeździć. No chyba, że naprawdę do sklepu. Wtedy od razu będzie, wiecie, wymiana w aucie. Ja Oliwce to powiem, bo ona robi zakupy na obiad i obiad. Jestem już, ona jeszcze o niczym nie wie, słuchajcie, i powiem tak, wszystkim to mówię, że ja dzisiaj z Oliwią zamieniam się rolami. Oliwka przejmuje moje obowiązki, ja przejmuję obowiązki Oliwki, czyli najbardziej to będę grała dzisiaj w Robloxa i w Minecrafta i tak dalej. No i mam nadzieję, że jedziemy do sklepu na zakupy, bo trzeba zrobić obiad. No i Oliwka, musisz wybrać, co będzie na ten obiad, no i potem ten obiad zrobić. No to super się składa, bo ze Stasiem i tatą wymyśliliśmy, że pojedziemy do restauracji na obiad. Ale jak do restauracji? A jak do restauracji, jak Oliwia miała być mną i robić obiad? No i zdecydowała, że jedziemy do restauracji, proste. No ale to nie tak miało wyglądać wcale dzisiaj. Dobra, no to jedziemy na obiad do restauracji, no ale jeszcze trzeba wywrócić skarpety, zrobić pranie, no i oczywiście kolację. Nie, żadna moja córka tego nie zrobi, bo moja córka tego nie robi. Oliwka dobrze myśli, bo prosiłaś nieraz. Oliwka, weź posegreguj skarpetki. Nie ma Oliwia, ja ci nie pomogę, będę cię wspierał. Nie, wymieniamy się obowiązkami, nie, bo ja dzisiaj gram w Robloxa, jestem zmęczona. Nie, nie ma. Nie ma. Nie grasz.
W ogóle, Oliwka, zapytaj się twojej córki, co będzie chciała zjeść na obiad. Bo może ty zdecydujesz jako mama. Ale przepraszam bardzo, ja nigdy nie decyduję za nią. No, ty, Oliwka, na przykład chce rosół, a ty mówisz, nie, rosołem się nie najesz. Spicz z olipkami, spicz z kiełbasą, spicz z kiełbasem i spicz z olipkami. Stasiu, zobacz, jak mamusia z tatusiem siedzą i wybierają. Halo, mamo, co dostaniemy do jedzenia? Ty dostaniesz fryty i rosół. Ale ja nie chcę frytek i rosołu. No to dobra, dostaniesz mi burgera. Mamusiu, a czemu mój brat ma telefon, a ja nie mogę? Sama mu dałaś. No, ja też chcę. Dobra, Oliwia, z obiadem ci się upiekło, ale... czeka cię jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia i w ogóle czemu mój młodszy brat miał telefon, a ja go nie miałam? Dobrze. Sama mu dała. Rodzice. Mogę coś powiedzieć jako tata? Tak. Ale czemu ty rządzisz mamy, co ona ma zamiar robić? No jak, no ja będę pyskować dzisiaj przecież normalnie. No dobrze, ale ja ci tylko informuję, że wracasz i robisz lekcję. Ale ja mam jutro... Ale nie interesuje mnie, co ty masz jutro. Ale weekend jest. No ale na poniedziałek musisz mieć odrobione, bo potem nie będziemy stanąć siedzieć w niedzielę i odrabiać lekcję wieczorem. Ale ja będę grała w Robloxa. Ale nie będziesz grała, dopóki lekcji nie zrobisz. No to mama będzie odkurzać, musi włączyć pranie. Ale czemu ty mówisz, co mama ma robić? No bo to są moje obowiązki, tak? Ja no je dobrze, ale dobrze, ja rozumiem. Tylko że mama w tym momencie wraca do domu i musi odpocząć, bo pracowała wcześniej. Dlaczego ty, jak ja jestem mamą, to ty tak nie mówisz? To nie miało tak wyglądać dzisiaj. Prawda, Oliwka? Nie ma drużynostwa znowu, poszukiwaństwa. Nie ma, ja się wymieniam z Oliwią, ty się nie wtrącaj. Dawid, a w ogóle to ci nie mówiłam, że znalazłam taki fajny film i byśmy go mogli razem obejrzeć. Przepraszam, ale młoda damo, ty idziesz o 9:00 spać, jedynie co możesz to jakąś bajkę sobie obejrzeć na Netflixie, ale żadnego filmu nie. Słuchajcie, mamusia się trochę rozpędziła, bo weszła do domu, zdjęła sobie bluzę i ją rzuciła. Ja jako dobra córka powiedziałam, nie, to nie tak, to ja powinnam się rozebrać teraz i narozrzucać wszystkich ciuchów, tak powinno być. Serio? Musiałeś mi to zostawić? No serio, no bo jesteś mamą, no to ty się ciesz, bo no wiesz, ile tego było. Nauczę cię sprzątać, myć. Nie, ja nie chcę się uczyć, bo ja nie potrzebuję się uczyć. Nie, ja część pozmywałam jeszcze. No to spytam się taty, czy nie umyję. Nie. Proszę, zmywaj. Tata, zmywasz naczynia. To jest teraz twój mąż. Mąż. A co ty robisz z tym telefonem? Miałaś zmywać? Jak jestem matką, to kupuję sobie zmywarkę. Zmywarka. A co ty teraz robisz? Otwieram. Ale zaraz, halo. Jeżeli ty to kupiłaś przed zamianą ról, a teraz ja jestem tobą, czyli to jest moje. Nie. Dziecku odmówisz? Oliwia, ty otwierasz polipokety, oni w pokoju zrobili strzelnicę i jest pełno ciuchów nieposprzątanych. Co z ciebie za mama? Już załaduję. Oho, w misie. A, ten na dobre. O, pięknie. A kto wam pozwolił te miski wziąć? Mam nadzieję, że to wszystko posprzątacie. A co to za słodycze po obiedzie? Zabieram. Dobra, jak ja mam być mamą, to sprzątać do swojego pokoju. No ale ja mogę potem, ja bym chciała w Robloxa trochę pograć. Dostaniesz telefon dopiero, jak stwierdzę, że w pokoju jest posprzątane. Co mi może zrobić? Telefon mi zabierze? Roblox. Blob Eating Simulator. Telefon? Albo przez cały weekend go nie zobaczysz. No daj mi jedną rundkę, tylko zagram. Dobrze. No! Proszę, graj! Bez sensu. Całkowicie jest bez sensu. Jak tam ci idzie, mamusiu? A bardzo dobrze, nie narzekam. A tobie jak idzie?
Super mi idzie, po prostu super. Tylko, że ja wolałabym teraz robić coś innego niż sprzątać. No to teraz włączymy sobie Stefanka. Rozpoczynam sprzątanie. No to teraz łazienka i mam już wolna. Jakbym była mamą, to Stefan by był moim najlepszym przyjacielem. Skończyłaś? Skończyłam, zobacz sobie jak chcesz. No całkiem fajnie, że jutro nie będę miała sprzątania chociaż. Nawet mi nic nie mów, ale to, że ja skończyłam, to nie znaczy, że ty skończyłaś. Bo tam na parapecie czekają dwa kosze ze skarpetami. No ale ty mi zawsze powtarzasz, że trzeba pomagać rodzicom, więc proszę. Ale że co mam ci? Ale... Oliwia! Ja mam teraz czas wolny, ja czekam na telefon, ja chcę zagrać no, w Roblox. Ale nie dostaniesz, dopóki tego nie zrobisz. To miał być taki fajny dzień. Dobrze, ja posegreguję te skarpetki. Chcę kolację. Tylko jest taki mały problem. Nie ma mojej ulubionej wędliny, więc Oliwia będzie musiała jechać na zakupy. Bo Oliwia nie je żadnej innej wędliny, tylko tą. I ona akurat się... skończyła! To ci ukroję zebra. Nie chcę zebry, chcę kanapki z moją ulubioną wędliną. To płatki ci zrobię. Nie chcę płatków, nie chcę nic więcej, ja chcę tą wędlinę, której nie ma. Nic nie chcę. Nawet nie chcę na kanapki. No i jadę sobie, słuchajcie, z moją mamusią po wędlinkę. No i oczywiście tata z nami jedzie, no bo moja mama jakby jest niezdolna do prowadzenia auta teraz, chociaż no jakbym mogła przejąć moje prawo jazdy, no ale to się nie uda. Ale ja nie będę siedziała na foteliku Oliwia na podkładce, nie ma opcji. Jak ja uwielbiam zakupki z rodzicami, zawsze można sobie powrzucać trochę niepotrzebnych rzeczy do koszyka. Super będzie. Nie powrzucam. Nie słyszałam tego, będę wrzucać. Mogę to? Nie. Mogę to? Nie. No proszę. Dlaczego? Ale nie tyle. Nie tyle, jedno. Słyszałaś? Słyszałaś, że jedno? Dobra, wiesz co, Oliwka, ona po prostu za to zapłaci. No. Ale ja nie wzięłam swoich pieniążków. No to odkładaj, jedno. Proszę. Jedno. No proszę, jedno. Ja tak bardzo to chcę. Jedno. Proszę, proszę, jedno. Proszę. Jedno, bo ją ci zostawiamy na to. Nie no, żartuję, oczywiście, byśmy cię nie zostawili. Weź jedno sobie wybierz. Nie odzywam się do was. I żadnego nie wybierzesz? Mam bardzo niefajnych rodziców. Jak ja jadę, to zawsze pozwalam sobie kochałem coś wziąć. Kochałem rodziców, mam. Żałowaliście mi żelek. Żałowaliście mi żelek. Teraz to mi się nawet kanapek z wędliną odechciało. Co mi dajesz? Telefon mi dajesz? O tej porze mi telefon dajesz? Jak ja przez tą zamianę... Jak chcesz, to mogę ci zabrać na całe... Nie będziesz już mi nic zabierać, dlatego że w tym momencie kończymy ten challenge. To było bez sensu. Nieprawda, w ogóle ja miałam gorzej niż lepiej miałam mieć, to wcale się nie sprawdziło i ja mam teraz jeszcze przez to, że ja niby miałam twoje obowiązki, a i tak miałam zabrany telefon i nie mogłam w sumie nic zrobić, tylko jeszcze miałam jakieś zadania dane, gdzie ja tak nie robię cały czas, umówmy się, to ja teraz jeszcze, ty dostałaś czkawkę i normalnie zaraz tutaj oszaleję, to ja mam teraz jeszcze na sam koniec, przed nocą mam więcej obowiązków, gdybym zrobiła wszystko, co miałam zrobić normalnie i ja jeszcze muszę głowę pofarbować. Znaczy Dawid mi będzie farbował na fioletowo, rozumiecie to? I tak sobie zrobiłam tą zamianą. To zmywanie tak mnie oświeciło, że dajcie spokój. No ja nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Miało być tak, a było całkiem inaczej. Wiecie co, to ja dziękuję za takie wymiany. Chyba, że wymienimy się obowiązkami z Dawidem. Może to wyjdzie lepiej. Albo wymienię się obowiązkami ze Staśkiem. To wyjdzie na pewno. I teraz, kiedy słuchajcie, wróciłam do roli mamy, czeka mnie farbowanie włosów, bo w momencie, kiedy to oglądacie, my jesteśmy w Poznaniu albo wracamy z tego Poznania, w zależności kiedy to oglądacie. No i jedziemy, albo już jesteśmy tam na mega imprezkę z Miss Agą, słuchajcie. No i wiadomo, że moim fryzjerem jest Dawid. Dawid, sam Dawid, uwaga, kupił sobie taki zestaw do farbowania włosów. Jest tutaj miseczka. Są takie fajne nauszniki na uszy, jak dosłownie na trolla i na
nawet jest różowy pędzel i słuchajcie, Dawid naprawdę ogarnia. No i mamy taką prawdziwą farbę do włosów z tą wodą, więc tutaj jest dosłownie, powiem wam, pełna profeska, żeby nie było, naprawdę. Tylko ja się boję, bo te włosy zawsze takie, wiecie, pierwsze to wychodzą mega, mega ciemno i ja już tutaj mu wszystko przygotuję, tylko pewnie zaraz dostanę małe zrybki. Dlatego, że nie ma tutaj rękawiczek jednorazowych, ale chyba takie mamy, więc słuchajcie, może będę uratowana. Ja już tutaj dosłownie, ja siedzę i ja ogarniam wszystko, ja przygotuję sobie włosy, wszystko wyczeszę i w ogóle zobaczcie to, jak śmiesznie wygląda. Ale to jest spoko, wiecie, bo poczekajcie, bo tutaj mam ten kolczyk. Ej, w ogóle muszę sobie przebić więcej dziurek w klersie, bo mam tu, tutaj mam tą drugą, w ogóle tutaj nie noszę tych. Mam na tym uchu, tylko na tym nawet nie mam kolczyka, więc dobra. Załóżmy ochraniacz na ucho i zobaczcie, w ten sposób nie ubrudzi mi się ucho, bo ono po prostu jest potem najtrudniejsze do mycia. I ja sobie czekam na mojego fryzjera, słuchajcie, w moich nausznikach. Pewnie się pokłócimy z 5 razy, bo tak zawsze to jest, że albo nie wiem, co tam będzie, albo że czemu ja nie pójdę do fryzjera, czy czemu on to musi farbować. I tak, no słuchajcie, więc na spotkaniu w Poznaniu oficjalnie będę fioletowa, tak jak powinno to być. I w ogóle kiedy ja te farby kupiłam? Tak dawno. Na maksa dawno i one tak czekały po prostu na dobrą okazję i taka właśnie się nadarzyła, więc pokażę wam, jak już będę tutaj miała taki fioletowy glut związany na włosach, no i potem jeszcze pójdę, rozłożę mojej córce łóżko, bo Oliwki łóżko strasznie ciężko się rozkłada, wiecie, mega dobrze się składa, strasznie się rozkłada, więc wracam zaraz jako fioletowy potwór. Czy ja nie mówiłam, że będziemy się kłócić? To nie jest jakaś kłótnia, wiecie, taka fez nie wiadomo jaka, ale jest godzina, słuchajcie, 22. My rano wyjeżdżamy do Poznania na tą mega imprezkę z Miss Agą. Wy w tym momencie, jak ja już rzucę ten filmik, to jakby my już tam będziemy. I powtarzam, jest godzina 22. Ja chcę pofarbować głowę, nie mam rękawiczek. I słuchajcie, zadzwoniłam przed chwilą do rodziców Dawida. I babcia jego ma te rękawiczki, więc on teraz po niej jedzie. Zmiany planów! Dlaczego się nie przestraszyłaś? Oddawaj telefon, za dużo. Ja wybrałam z Wickami. Tak, z Wickami grasz, a mi od razu zabrałaś. Z Laurą i Olą. Pozdrawiam Laurę i Olę, ale proszę mi oddać telefon, bo już go konfiskuję. Za dużo czasu na telefonie spędzasz. Jest. I widzisz? Zawsze tak jest, zawsze tak jest. A ty mi zabrałaś i ja się nie kłóciłam i nie pyskowałam. I co? Chcę rozłożyć ci łóżko. Mogę? Tak. Dziękuję, że mi pozwalasz. Gdzie jesteście? Dziewczyny, gdzie jesteście? Dziewczyny, gdzie jesteście? Halo, Laura, Ula, gdzie jesteście? No ej! Gdzie jesteście? Chodźcie do mojego domu. Pozwiedzamy sobie. No co? Łóżko rozebrane, słuchajcie. I nawet mi się nie chciało chować tych wszystkich stitchy, bo wiecie, jak wyjmuję pościel Oliwki, to chowam stitche, które są na łóżku, tylko po prostu jest tutaj góra cała. Kadnap, stitche, poduchy i tak dalej. No i oczywiście gang Pushina! Wiecie, co muszę zrobić koniecznie? Muszę wziąć sobie takie jakieś coś i pozawieszać te małe puszynki. Ja tutaj właśnie chciałam zrobić... Jak Oliwka tutaj nic nie ma, to zrobić taką ścianę, znaczy w sensie takie haczyki albo coś w tym stylu i pozawieszać te mikro małe puszynki i zbierać po prostu te boksiki, bo one są takie mega słodziutkie. Słuchajcie, jednego chyba truskawkę albo właśnie arbuzika dałam chrześnicy Dawida, która jeszcze dosłownie nie ma roczku i ma już pierwszego puszyna, tak? Jestem ciocią darliwką, tylko wiecie, obcięłam jej tą metalową część i ona to tak gryzie ten puszyn, bo ząbki jej wychodzą w ogóle i ten puszyn jest tak obśliniony, ale ona wszędzie z nim jeździ, w ogóle jest mi bardzo miło i zawsze jest z nią, a jak była nas teraz jakby zapraszać z rodzicami na chrzest swój, to Stasiek przyniósł wszystkie puszyny, jakie tam tylko są i wszystkie stitche i ona biedna, malutka, taka tylko mikro siedziała po prostu w tych puszynach, ledwo co ją było widać, ale była bardzo zadowolona, więc Stasiek jakby na opiekunkę jak najbardziej się nadaje. No to na tą chwilę wyglądam jak jakaś postać z jakiegoś filmu, nie wiem jakiego. Moja głowa wygląda tak, boję się trochę o moje czoło z tej strony, bo może mi to nie zejść, ale... No tak, ale tak właśnie, tak to będzie wyglądać. Ej, Dawid, bo tutaj jakieś włosy są niedofarbowane? Chyba? Czy coś?
Dobra, mam nadzieję po prostu, że będę wyglądała jak człowiek. Jeszcze muszę to zmyć za pół godziny, wysuszyć włosy. No i co? No i będziemy się szli spać. Oliwka tutaj mi płacze za bardzo, że nie chce iść spać, ale ja wiem, że rano się będzie jej po prostu ciężko wstawało i mi też się będzie ciężko wstawało, bo o 9 musimy, znaczy 9 to jest dobra godzina, tak? Ale musimy wstać wcześniej, ogarnąć się, naszykować rzeczy, popakować do auta wszystkie te aparaty, zraty i tak dalej. Więc dobra, słuchajcie, na ten moment, jak kosmita, żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nasza zamiana Wam się podobała. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze jakąś zamianę. Może ja z Dawidem, może właśnie zamiana ról mama-tata, czy coś w tym stylu. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku i będzie to odcinek z mega imprezki z Miss Agą, czyli spędzimy z nią cały dzień i z jej widzami, i z jej bratem, i pewnie z jej mamą. Albo może nie, nie wiem czy będzie czy nie, no ale zapraszamy, więc bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo. Do następnego, popatki! Ale trzymajcie kciuki za moją głowę i moje włosy, żeby ładnie wyszło.